się nie nastawiałem tutaj na żaden wynik. Dzisiaj jeszcze rano zszedłem z nocki, z pracy, także to traktowałem jako długie wybieganie. Poczekaj. 303. Tak. Pierwszy numer 6, później 303. Jesteśmy na 15 km, szóstka już tu jest. Dobra, zanim jedziemy.
raise my hand and raise my voice and turn and disappear. Zabezpieczali trasę, ale już jest na ostatnich metrach Adam Draczyński, zawodnik z numerem 6, Nowosolska Grupa Biegaczy, zwycięzca drugiej edycji maratonu Szlakiem Wina i Miodu. 2 godziny 40 minut i myślę 9-10 sekund to czas, jaki będzie film. Adam Draczyński, zwycięzca lubuskiego maratonu Szlakiem Wina i Miodu. Panie Adamie, jak się biegło? Jaka trasa? Biegło się fajnie, trasa ciekawa, pagórkowata, leśne dróżki, ludzie na trasie, także fajnie, miło wspominam ten bieg. Proszę powiedzieć, ten wynik, czy jest Pan z niego zadowolony? Ja się nie nastawiałem tutaj na żaden wynik, dzisiaj jeszcze rano zszedłem z nocki, z pracy, także to traktowałem jako długie wybieganie, długi trening taki, bo prawdopodobnie na 99% będę prowadził maraton warszawski kobietom na 2:27, także uważam, że ten trening dzisiaj daje mi już dużo takiej pewności siebie, że podołam poprowadzić im na taki wynik. Organizacyjnie, jakby Pan ocenił imprezę? Organizacyjnie jestem pierwszy raz, już w tamtym roku słyszałem o tym, miałem już przyjechać, nawet byłem zapisany, zgłoszony, ale kontuzja wyeliminowała mnie, pół roku niebiegania, poważne kłopoty z kręgosłupem, wróciłem, widać, lata lecą, ale jeszcze można powalczyć na tych biegach. Czyli co, za rok możemy spodziewać się Pana Adama ponownie? Tak, na pewno, bo całe życie jeździłem po zawodach, nic nie zwiedziłem, tylko jak to się mówi, klapki na oczy, na wynik. Teraz od tamtego roku już bardziej nastawiam się jeździć, zwiedzać, rozmawiać z zawodnikami, bo tego kiedyś nie było. Pani dyrektor, maraton Szlakiem Wina i Miodu za nami. Całkiem niezły wynik. Dużo nerwów przed startem, dużo radości. Niesamowity wynik pierwszego zawodnika. Nie spełna 2:40, więc naprawdę przy takiej trasie rewelacja. Piękna pogoda, dużo ludzi się tutaj na mecie zgromadziło. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Pani dyrektor, chciałem zapytać o trasę biegu. Jest inna niż w zeszłym roku, trudniejsza? Myślę, że pod względem trudności zbliżona. Jest troszkę więcej piasku w lasach, troszkę więcej tego terenu leśnego, co też niekoniecznie musi być minusem, bo z kolei słońce jest, więc zawsze można się schować. Trudniejsze nie jest, inne winnice, start meta w Dżunkowie, piękny ośrodek, dużo atrakcji. Organizacyjnie chciałem zapytać, podołaliście temu zadaniu, kolejna impreza udana.
No to tak jak w zeszłym roku powiem, nie nam to oceniać. To zawodnicy muszą ocenić, czy daliśmy radę. Czyli za rok, rozumiem, widzimy się w takim samym towarzystwie? Ponownie będziemy świadkami kolejnego maratonu Szlakiem Wina i Miodu? To się okaże. Musimy ochłonąć, poczekamy, zobaczymy. Na pewno trasa będzie inna.